Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej. Bardzo się cieszę i dziękuję za przybycie do Pałacu Prezydenckiego po to, żeby odebrać to skromne podziękowanie od Rzeczypospolitej za Państwa działalność. Przede wszystkim za tą działalność w latach 70., 80., ale także często i późniejszą. Niedawno był 4 czerwca, można powiedzieć dwie rocznice. Z jednej strony rocznica 27, 4 czerwca 89 roku, ale z drugiej strony także i rocznica tamtej nocy z 4 na 5 czerwca 92 roku, kiedy dla wielu z Państwa, dla wielu z nas, także dla mnie, jakaś część wielkiego marzenia o silnej, szybko silnej, w pełni wolnej, w pełni naszej Polsce trochę się załamała. Ale chcę podkreślić jedno w tym momencie i to bardzo mocno. Ten 4 czerwca 89 roku nie był zwycięstwem elit. Był wielkim zwycięstwem Solidarności. Największy ruch społeczny, jaki w ogóle powstał kiedykolwiek i gdziekolwiek, który razem pragnął wolności, zwykłego szacunku do człowieka, do pracownika, do robotnika, ale przede wszystkim, który w założeniu miał równość i szacunek. Równość wzajemną, sprawiedliwość i szacunek. I to ten ruch właśnie, mimo 81 roku, mimo internowań, prześladowań, mimo tego wszystkiego, co między 80 a 89 rokiem się działo, w 89 roku zwyciężył. Zwyciężył. Zwyciężyli ludzie czystego serca. Zwyciężyli ludzie, którzy po prostu chcieli wolności. Zwykli ludzie, którzy przy urnach wyborczych odrzucili listę krajową, listę komunistycznych działaczy, którzy powiedzieli wtedy nie, bo nie chcieli wpuścić ich do Sejmu, nie chcieli wpuścić ich do Senatu nowo utworzonego, do którego zresztą wybory były wolne, w przeciwieństwie do tych sejmowych, które wolnymi wyborami w pełni nie były. To było ich wielkie zwycięstwo. I chcę podkreślić bardzo mocno jeszcze jedno. To ich wielkie zwycięstwo rozpoczęło obalanie systemu komunistycznego we wszystkich krajach Europy Środkowo-Wschodniej. To było wspaniałe. To nie komunizm został obalony, bo upadł mur berliński. To mur berliński upadł, bo komunizm w Polsce został obalony. To Solidarność spowodowała wielką zmianę mapy geopolitycznej Europy i mapy ustrojowej. I za przykładem ludzi Solidarności wiele kolejnych narodów zdołało jarzmo komunistyczne odrzucić. I to jest właśnie piękne, jeżeli mówimy o 4 czerwca. Zwycięstwo zwykłych ludzi. 80, 81 rok, pamiętam słabo, ale pamiętam. Tamten karnawał Solidarności, radość zwykłych ludzi, radość moich rodziców. Pamiętam czarną noc 81 roku.
mojego ojca, który był wtedy na strajku. Ale 89 rok pamiętam już bardzo dobrze. Miałem wtedy 17 lat. I stałem w Krakowie, rozdając ulotki przed tymi wyborami. W koszulce z napisem "Głosuj na Jana Rokitę". Urywając się z lekcji w liceum. Po to, żeby być. I po to, żebyśmy wygrali. Wtedy już mogę mówić, my wygrali. Bo już w pełni świadomie w tym uczestniczyłem. Była nas wtedy grupa młodych ludzi. Zapalonych, radosnych. I czuliśmy, że zwyciężyliśmy. Rzeczywiście mieliśmy to poczucie, choć sami nie mieliśmy prawa głosu, że my także przyczyniliśmy się do tego zwycięstwa. Że Polska wygrała. A potem w 92 roku, w tamtą noc, siedząc z moim ojcem przed telewizorem, rzeczywiście gryzłem pięści z wściekłości. Bo widziałem, że coś upada, że upada jakieś marzenie o dekomunizacji, o wyczyszczeniu Polski, o wyczyszczeniu polskich spraw przede wszystkim, o czystości, przejrzystości życia publicznego, o zwykłej uczciwości w życiu politycznym, a więc także i w życiu państwowym. A najbardziej bolało, że w tym obalaniu demokratycznego rządu premiera Jana Olszewskiego brali udział ludzie, którzy mienili się ludźmi Solidarności. I to było straszne. I to jest piętnem na Polsce niestety do dzisiaj. I dlatego dziękuję, że Państwo jesteście. Nie tylko dlatego, że dziękuję za Waszą działalność w tamtych latach, kiedy ja byłem małym chłopcem, albo nawet wtedy, kiedy mnie jeszcze na świecie nie było. Ale dziękuję Państwu także za tą cichą działalność, skromną działalność, ale cały czas dla ludzi, którą przez wszystkie te lata po 89 roku prowadziliście. Dziękuję za niezłomność w tym zakresie. Dziękuję za głoszenie prawdy, bez strachu i bez obawy, często mimo procesów sądowych. Za to wszystko dziękuję. Za to wszystko dziękuję, że macie Państwo cały czas Solidarność w sercu, w tym najbardziej prawym i prawdziwym tego słowa znaczeniu, o którym mówił Ojciec Święty Jan Paweł II w innym swoim wystąpieniu, odwołując się do Ewangelii. Solidarność to znaczy jeden z drugim. Solidarność znaczy jeden drugiego brzemiona noście. Solidarność znaczy nigdy jeden przeciw drugiemu. Zawsze razem. I to, co później mówił prezydent Lech Kaczyński, patrząc szerzej, jako człowiek Solidarności, nie tylko na Polskę, ale na to wszystko, co rzeczywiście Solidarność w sensie ideowym miała w sobie. Mówił, zasada Solidarności jest podstawą integracji europejskiej. O jakżeż głębokie słowa. Marzy mi się to, żeby o tym pamiętali wszyscy przywódcy i Unii Europejskiej, i krajów członkowskich Unii Europejskiej. Że Solidarność właśnie jest podstawą integracji. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękuję. Jeszcze raz dziękuję za te wszystkie lata pracy, tak jak Państwu mówiłem, wręczając te odznaczenia, dla Rzeczypospolitej i dla rodaków. Dziękuję za wszystko, co Państwo czyniliście i czynicie. Tym, którzy czują w sobie siłę, składam na ręce prośbę o jeszcze więcej działalności dla Polski.